Bawaria, sierpień 1944 roku. Wsiadać. Proszę wsiadać, poruczniku. Tak, już. Wszyscy wsiadać. Gdzie byłaś? Pociąg już odjeżdżał. Wiem, byłam u lekarza. Clemens, będziemy mieli dziecko. Liskiem. Przyślesz mi pocztówkę, tatusiu? Na pewno. Przyrzekasz? Przyrzekam. Słowo dane nigdy nie złamane. Nie, nigdy. Ostatni raz proszę wsiadać. Niedługo wrócę. Obiecuję ci. Na gwiazdkę będę z powrotem. Jeniec. Именем Союза Советских Социалистических Республик выносится приговор. Клеменс Форель, судимый с артикула 319 и 320 устав 43. В имени ЗСРР оглашам, что оскарженный винен есть збродни звальчания партизантов и zostaje skazany на 25 лет работ przymusowych. Kara rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, 13 lipca 1945 roku. Forel. Twoja kolej. Wszyscy się obracają. On mnie nie chce puścić. Nie puszcza mnie. Mały. To ja. On ci już krzywdy nie zrobił. Nie żyje. Październik 1945 roku. Nareszcie list do mamy. Dzień dobry. Dostanę teraz całuska? Co za sprytny brzdąc.
Mamo? Wieści od Clemensa? Z Czerwonego Krzyża. W dostępnych nam spisach nie pojawia się nazwisko Clemens Forel. Nie nadeszły jeszcze informacje z radzieckiego sądu wojennego. Nic nie wiedzą. Nic. Wszystko będzie dobrze. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Proszę, pozwól wrócić tacie do domu. Tatusiu. Dan Horn, ty siedziałeś w sztabie. Rysowałeś mapy. I co z tego mam? Gdzie jest przylądek Wierzchnia? Zielonego pojęcia geografii, co? No dobrze. Tu, z północy na południe, ciągną się góry Uralu. Na zachód, flex, który nas już nie będzie interesował. Europa. Rzekę Irtysz mamy już za nami. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Na wschód... Od Jeniseju płynie Lena. Rzeka Vitim i mała Olekwa. W tym kraju mało jest to, co ma mniej niż 1000 kilometrów długości. Deszniew. Jest gdzieś bardziej na wschód. Północny wschód. Długo potrwa, zanim tam dojedziemy. Nigdy nie dojedziemy. Dadzą nam umrzeć z głodu i zimna. Może na nic innego nie zasłużyliśmy. Wykonywaliśmy nasz obowiązek. Ty dokrapałeś się nawet SS. I jestem z tego dumny. Przestańcie natychmiast. We łbach wam się pomieszało? Ty już nie wydajesz rozkazów. Skończyło się. Вынести трупы! Нормально, перед домом! Шевелись, девчонки! Мы нас едем в трупы! Вы сделали! Шевелись!
Cztery polana na głowę. Śmiechu warte. Będziemy mieli dziecko. Na gwiazdkę będę z powrotem. Wszyscy coś dostaniecie. Tylko czemu wy zawsze pierwsi? Co na pierwsze danie? Zaraz przejdzie ci nastrój do żartów. Zamknęli nas tu po to, żebyśmy powariowali. Mamusiu najdroższa, nie daj mi umrzeć. I tak nas wszystkich zabiją. Zamknij tę jadaczkę. Weź się w garść, chłopie. To ostatni list od mamy. Dodaje mi sił. Schowaj go za pazuchą. Nie mogą go znaleźć. Spróbuj usnąć. Co się dzieje? Nie wiem. Zabierają nas. Dokąd? Thank you.
Dawaj, suka! Listopad, gdzieś na Syberii. Ten list nigdy do ciebie nie dojdzie. Nie zostanie wysłany. Nawet nie mogę go napisać. Nie wiedziałbym, jak opisać ci to, co widzę. Widziałem rzeczy straszne, najstraszniejsze, jakie może ujrzeć człowiek. Ale wierzę, że każdy ból ma kres, a każda nadzieja trwa wiecznie. Obóz karny Deszniew, rok 1946, komendantura. Jak się dobrze sprawicie, dostaniecie za to order. Napijecie się? Nie, dziękuję. Mogliście dostać skierowanie pod Leningrad. No, wybraliście ten kraniec świata, przylądek Deszniew. Dlaczego? Uznałem to za swój obowiązek. Nie kryje się za tym jakaś spódniczka? Zresztą, nieważne. Jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo obozu. Wiem, że dobrze wypełnicie zadanie. Dziękuję, komendancie. Postaram się. Obóz. Udało nam się. Wstawaj. Idziemy. Tyfus. Tak dalej być nie może. Mamy penicylinę, przecież wiem. Przysłali Amerykanie, dawajcie ją tu. Uważajcie, doktorze Stauffer. Wy będziecie odpowiedzialni, jak wybuchnie tu epidemia. Moje obowiązki to nie wasz problem. Wiecie, kto tu dowodzi. Proszę na badania. Jeszcze nie skończyliśmy, kamienie. To rozkaz komendanta. I sam dopilnuję, by go wykonano.
Wy jesteście doktor Stauffer? Tak jest, poruczniku. Pójdziecie z doktor Pachmutową. Czeka was wiele pracy. Nie ma płotu ani wież strażniczych. Za kołem polarnym są niepotrzebne. Gdzie chcesz uciekać? Ani drzewa, ani źdźbła trawy, które by można zjeść. Statek. Jesteśmy na przylądku. Na pewno mają tu jakiś port. Stop! Все сначала. Пересчитать еще раз всех. Es ist mühsam. To nużące, ale ma ogromną zaletę. Aber es hat einen großen Vorteil. Potem wiemy, który jest zdrowy i nadaje się do pracy. Więc nas tu nie potrzebujecie. Für die Totenscheine. Mój list. Stój spokojnie. Sprawdzić tego młodego. Rozbieraj się. No już. Poczekaj. Co schowałeś? Tylko list. Od matki. Rozbierać się ze wszystkiego. Co robisz? Daję koledze płaszcz. A po co? Żeby nie marzł. Mogę coś powiedzieć, panie poruczniku? Nie. Jak się nazywasz? Clemens Forel. Zatrzymaj swój płaszcz, Forel. Przyda ci się. Na prawo! Szagam marsz!
odwagi. Idź dalej. Co jest? Muszę wyjść. Dalej nie pójdę. Nie wytrzymam tego. To postój sobie z maternem. Tam masz świeże powietrze. Nie rozmawiaj! Przechodzi! I to ma być nasza kwatera? Co robicie z naszymi rzeczami? Pójdą do odprzemy. Mówi, że mamy się rozebrać ze wszystkiego. Komitet Narodowy Wolnych Niemiec. Każdy, kto walczył po słusznej stronie, ma szansę. Forel, tak? Clemens Forel. Tatuś nie umarł. Nie, Lizien. Na pewno nie. Forel. Przykro mi, nic. Nie mam wpisu. Co nie znaczy, że coś mu się stało. Jesienią będą wymiany z Rosjanami. Może czegoś się dowiemy. Musi pani czekać. Czekać.
Cholerne światło. Dunham. Hej, Kleny Forel. Na wychod! Товарищ старший лейтенант, заключенный Форель по вашему приказанию доставлен. Свободен. Есть. Товарищ инженер из них... Инженера не ма. На ten туман jest za głupi. Dobrze cię traktują? Nie skarżę się, ale w sztolni... Dobrze. Doprowadź ten złom do ładu. Ja? Jak mam to zrobić? Jesteś mechanikiem. Tak stoi w papierach. Twierdzisz, że papiery kłamią? Dawaj, zapuszczaj. Mówisz po rosyjsku? O tym nie było w papierach. Tylko kilka słów. Naucz się tych potrzebnych. Tak jest. Выходи! Не двигаться!
Żyjesz jeszcze, Forel? Tak. Głośniej. Tak jest, poruczniku Kamieniew. Tak lepiej. Dokąd się wybierałeś? Na Alaskę? ZSRR. Zawarł układ ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet gdybyś tam dotarł, odesłaliby cię z powrotem. Baczność. Dobrze. Nigdy stąd nie uciekniesz. Tu wykopiemy ci grób. Wam wszystkim. Idź. Koledzy na ciebie czekają. Dalej, Forel, czekamy. Przestańcie! Natychmiast przestańcie! Ładnie cię załatwili. Ale nic dziwnego. To głód. 5 dni nie dostawali jeść. Jak można być tak głupim? Tak sobie po prostu wybiec przy pierwszej okazji. Tak to się nigdy nie uda. Wyjdzie z tego? Jest wytrzymały. Przenieście go do lazaretu. To rozkaz. Na dodatek wysoka gorączka. Oby nie tyfus. Proszę mi pomóc. Ja muszę napisać list do domu. I tak by nie doszedł. Dzień dobry.
Kochany tatusiu, chciałabym do ciebie napisać, ale nie wiem, dokąd wysłać list. Mama mówi, że jesteś w Rosji. Ale Rosja jest taka wielka i daleka. Tak, chciałabym cię znów zobaczyć. Wie pan, co to? Nie pajęczyna, jak mówi Bachmutowa. Tu nie ma pająków, tylko ołów. Co to znaczy? Do zatrucia ołowiem droga krótka. Zalecana zmiana zawodu. Nie ma na to rady? Nie. Wcześniej czy później czeka to każdego. Muszę wrócić do domu. Posłuchaj, Forel. Może ci się to udać. Jak? Trzeba to przygotować. Odpowiednią odzież, mocne buty, kompas. Co będziesz jadł, co zrobić, gdy spotkasz ludzi? Jak rozpalić ogień przy minus 40 stopniach? To się nie uda. Bądź cicho. Nic nie wiesz. Jak dotrzesz do Leny w rok, możesz paść na kolana i dziękować Bogu. Lena. W samym środku Syberii. Tak. A ja mogę ci pomóc. Reuter? Godin. Meyer? Godin. Klugman? Ich habe alles sauber gemacht. Wszystko wyczyściłem, widzicie? Czyściutko. Pająki nie mają szans. Godin. Jak chory może wstać? Fieber. Gorączka. Penicylin. On może pracować, towarzysz Pachmutowa? Nie. A ja mówię, że może. Ma gorączkę. Nie pan tu decyduje. W sprawach chorych ja rozkazuję. A ja decyduję, który leży, a który wstaje. Przyjdź dzisiaj do mnie. Miałeś trudności? Nie. Dobrze. Chodź.
Te mapy narysował Dunkorn, kiedy jeszcze żył. Oczywiście może być niedokładna. Rzeka, która dziś płynie tak, jutro może płynąć inaczej. Zimą rzeki są zamarznięte, ale latem masz wrażenie, że stoisz na brzegu morza. Wtedy trzeba czekać na mrozy. Właśnie. Szukał mnie pan? Za dużo pracujecie, Stauffer. Pociągnijcie sobie łyka. Dziękuję. Aż się ciepło robi. Skąd to macie? Mam pozwolenie komendanta. Wycinam nim łupki na złamane kości. Przecież tu nam wszystkiego brakuje. Na dziś koniec pracy. Zgaście światło. Dobranoc. Mieliśmy szczęście, ale czas ucieka. Nie mogę ci wszystkiego przekazać. Masz mój sweter. Mein Pullover. Buty. W dzień i noc wszystko na sobie. W nocy ściągnij coś i nakryj się szczelnie. Zaczynaj. Musi mi pan wszystko pokazać. Chcesz uciekać czy nie? Tak czy nie? Jak nie znikniesz stąd dzisiaj, trafisz do sztolni i nigdy stamtąd nie wyjdziesz. Ukryłem bagaż na pagórku, tam gdzie przebiega taśmociąg. Suchy chleb, tłuszcz i 2 kilo makorki. Nie wypal jej to na handel. Jest tam też kocher spirytusowy, kompas i rakiety śnieżne. Jak się to udało panu zgromadzić? To wszystko było na moją ucieczkę. Musisz go ukryć pod ubraniem. Najlepiej na brzuchu. Naładowany. Tu są naboje. Jak cię z tym nakryją, od razu zadyndasz. Czemu sam pan nie ucieknie? Zagraża ci utrata głosu. Musisz rozmawiać sam ze sobą. Jak nie potrafisz, rozmawiaj z drzewami. Zabierz też i to. Wydrapałem tu adres mojej żony w Magdeburgu. Powiedz jej, że wszystko przygotowałem. Czemu sam nie uciekam? Od ponad 2 miesięcy nic już nie planuję. Rak. Mam tylko jedną prośbę. Jak ci się uda, jedź do mojej żony. Powiedz jej, że zmarłem zimą 49. 50. roku. W lutym. Opisz jej grób na wzgórzu. Powiedz jej, że na grobie stoi krzyż. Nie. Lepiej będzie w maju. Będzie mogła sobie wyobrazić kwiaty. Zawsze to coś weselszego. Przyrzekasz? Dobrze. Pakuj mapę.
Weź ze sobą ten nóż, ja już go nie potrzebuję. Masz czas do porannego obchodu, nie dłużej. Nie kieruj się na zachód, tam natkniesz się na ludzi, ale na północ, nad morze, a stamtąd wzdłuż wybrzeża. Ja się tym zajmę, pozwólcie przejść. Widzicie towarzyszko Pachmutowa? Typowy Niemiec, cieszy go okazja do pracy. A my się teraz zabawimy. Ostrzegam was. A ja was. Jak dalej będziecie chronić tego Niemca... Co? Troszczycie się o tę bandę hitlerowców, a zwłaszcza o Forela. Stauffer, wstań, jak do ciebie mówię. Thank you.
Wstawać. Do roboty. Dopiero jak dostaniemy coś do jedzenia. Wiecie, kto ponosi za to winę. Ale każecie nas. To niesprawiedliwe. Wy mówicie o sprawiedliwości? Tak. Nawet gdybyście nas mieli zarżnąć, nie podniesiemy więcej ręki na kolegów. Poruczniku, melduję powrót z misji. Przedstawić raport. Przeczesaliśmy równinę w kierunku zachodnim aż do przedgórza. Dalej by nie uciekł. Szukamy go już od 5 dni. Nie mamy sił. I tak na pewno zdechł pod śniegiem. Macie wypełniać rozkazy, a nie myśleć. Nie wykonaliście zadania. To wszystko. Nie panujecie nad obozem. Zawiedliście mnie. Jeden wam uciekł, drugiego sami zabiliście. To sabotaż. Okazał nieposłuszeństwo. Dobrze. To zaakceptują. A Forela zastrzelono podczas próby ucieczki. Tak, możemy napisać w raporcie. Nie. Bo on żyje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Teraz, daj teraz.
Wybacz, potrzebny mi twój tłuszcz. Muszę iść do domu. Tysiąc. Jeden, dwa, trzy, cztery.
Jesteś drzewem. Prawdziwym drzewem. Dam radę. Uda mi się. Zawiadomiliście wszystkie posterunki? Tak. W promieniu 500 kilometrów. Zwiększyć promień. W 2 miesiące mógł zajść dalej. Zabierzcie broń. Już dobrze, dobrze. Nic od ciebie nie chcemy. Mogliśmy cię dawno zastrzelić. Jesteśmy myśliwymi i poszukiwaczami złota. Latem kopiemy, a zimą polujemy. Zobaczyliśmy ogień i postanowiliśmy zobaczyć, co to. Jesteś Niemcem i zbiegiem. Rozpęta się tu piekło. Będzie zamieć. Musisz znaleźć sobie schronienie. A my znamy dobre miejsce. Chodź z nami. Nie potrzebuję was. Idźcie sobie. Jak chcesz. Pójdziemy. Anastas. No chodź. Dalej nam nie ufasz? Jestem Siemian. A ty? Piotr. Racja. Nikomu nie ujawniaj prawdziwego imienia. Chodź z nami. Sam nie przejdziesz przez Syberię. Wschodnia Syberia, wiosna 1950 roku. Nastała wiosna, Liso. Ruszyłem w drogę do ciebie. Czy dziękować za to Bogu, czy moim syberyjskim kompanom? To tylko mały kawałek drogi. Tyle jej jeszcze przede mną.
10 tysięcy wiorst, mówi Siemion i śmieje się. Siemion zawsze się śmieje. Kiedy dotrzemy do gór Kalima? Za dwa dni. Ale rzeka płynie na północ. Na zachód. 500 kilometrów na zachód. Dobrze. Odwieź mnie do domu i to rzeką. Przekroczymy Kaukaz. Dałbyś radę. Jak komuś miałoby się to udać, to jemu. To możliwe. Ale właściwie czemu chcesz wyjeżdżać? Lepiej zostań tutaj. Rozejrzyj się, jaka piękna jest Syberia. Piękna i bogata. Tu można znaleźć szczęście. Uważajcie, będzie nieprzyjemnie. A teraz, Piotrze, czas powiosłować. Pokaż, czego się nauczyłeś. W lewo. Anastas. Na lewo. W lewo. Siemion, płynę do ciebie. Trzymaj się. Anastas, dałby mi utonąć. Co za zwierzę. Jedz, Piotrze. Te czerwone można jeść. Ucz się ode mnie. Czemu mnie przygarnęliście?
Uciekliśmy z kopalni złota. 20 lat robót. Anastas uznał, że zdradziłbyś nas, gdy wcześniej czy później upomnieliby się o ciebie. Ale teraz jesteś jednym z nas. Nie! Anastas! Semyon! Jednak nie utonąłem. A co miałem robić? Zatopić tratwę z całym dobytkiem? Gdzie mój bagaż? Przepadł w rzece. Jest wszystko. Co zrobiłeś z moimi rzeczami? Niczego nie brakuje. Szukałem soli. Od dawna nie mamy już soli. O nie. Po co ci ona teraz? Tu zbudują pałace i zamki, jakich jeszcze nie widziałeś. Ureguluje się rzeki, będzie się budować, orać, wszystko kolektywnie. Tak będzie w Związku Radzieckim. Co na to powiesz? Powiedziałeś mu coś? Ale ze mnie idiota. Sól. Wódka. Wódka. Ale mamy szczęście. Wódka. Jesteśmy uratowani. Dlaczego go zastrzeliłeś? Dlatego. Trzeba go pochować. Zostaw go. Wilki się nim zajmą. Drani. Chciał mi ukraść złoto. Zbieraj swoje rzeczy i chodźmy. Damy radę i bez niego. Czas na nas. Dojdę do domu, krok za krokiem, nawet gdybym miał zabijać. Dowiedziałem się, że droga prowadzi mnie na południe lub na zachód, choć wiedzie na północ. Dość. Już dalej nie mogę. Damy radę. Musimy iść dalej. Daj plecak, poniosę ci go. Dobry z ciebie kompan.
Ale złota starczy tylko dla jednego. To był tylko sen. Uspokój się, skarbie. Pić mi się chce. Zaraz coś ci dam. Mówisz już jak Amerykanin. Znów śnił ci się tatuś? Tak. Jestem Kolka. A ten to Alosza. Ты бредил во сне. Бредилась przez sen. Вот Ирина. То Ирина. Ее дедушка тебя лечил. Ей дядек тебя лечил. Он лечит всех хворых. Лечит, кто заболел. А вот его Только мужа ей мужа не мог вылечить.
Niedźwiedzie go poszarpały. Żona moja. To moja żona. Syn mój. I mój syn. Nie нужно. Muszę na długo wyjechać. Na długo. Z собаками. Z psami. Ale ty się nie martw. Tu nikt cię nie ruszy. Musisz pić, jeść, żeby odzyskać siły. Rozumiesz? Ja Clemens. Clemens? Clemens? Clemens. Chciał za skradzione złoto kupić dowód osobisty. Wyobrażacie sobie Kamieniew? To mnie nie interesuje. Ja poluję na tego drugiego, Niemca. Wspominał coś o nim? Sami zapytajcie, czy to ten. Ja nie wiem.
Uwaga, uwaga. Służby bezpieczeństwa proszą mieszkańców okręgu jakuckiego o uwagę. Poszukuje się niemieckiego szpiega przedstawiającego się jako Piotr. Jego prawdziwe nazwisko to Clemens Forel. Patrz, urodził mi się syn. Mój syn. Patrz, jaki piękny, zdrowy, silny chłopak. A ty masz syna? Nie wiem. Może. Szukają cię. Narażam was na niebezpieczeństwo. Nie. Muszę odejść. Alosza odwiezie cię na równiny. Tam zdecydujesz, jak dalej iść. Dziękuję za wszystko. Lubicie. To dobry pies. Chowałem go od szczeniaka. Powodzenia.
Ишанзе огнеп. Ине порхын мудын. Порхын хархыс шаме. Марта мені мене... Марта... Я б у мене... Харгиш, хариш ты хтырех буне. Lato 1951 roku. Agis. Argis. Argis. Argis, chodź tu. Come here, Argis. Come here. Come here, Argis. Hej, ty! Stój! Podejdź tu. Pójdziesz z nami. Jak się nazywasz? Odpowiadaj towarzyszowi kontrolerowi. Piotr Iwanowicz. Z Nadbałtyku. 8 lat pracy przymusowej. Odbyłem karę. Teraz muszę się zameldować u komendanta rejonu. Tutaj. Tu jest Chita. Masz dokumenty? Nie mam, ale żadnych? To znaczy... Mam, ale jak zwykle wiezie je kurier. Mając dokumenty, mógłbym uciec. Znam ja was, nie robię. Wiesz, jak daleko stąd do Chity? Bardzo daleko. 800 kilometrów. Przeklęte psisko. Jest głodny. W lesie nie znaleźliśmy nic do jedzenia.
Dynocha, powiedz tam, żeby wam dali coś na ząb. Dziękuję, towarzyszu. Musimy o nim zameldować. Oczywiście, że musimy. Ale najważniejsze, żeby ruszył konwój do Chity. Piotr. Odjeżdża pociąg do Chity. Pojedziesz jako hamulcowy. Na każdym postoju sprawdzasz łańcuchy i pilnujesz, żeby motłoch nie ładował się na gapę do środka. Zrozumiano? Tak. Pośpiesz się. Towarzyszu poruczniku, zgłaszam oddział gotowy do zadania. Ilu masz ludzi? 15. Zapnij się. Chodź, już dojechaliśmy. Musimy wiać. Siedź cicho. Punktualnie, Forel. Argisz, nie wolno. Thank you.
O radości, iskro Bogu w kwiecie elizejskich pól, na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. O radości, iskro Bogu w kwiecie elizejskich pól, trzeba się uczyć, ciągle uczyć. Kołysanka wędrowca. W górach całych spokój wielki, na czubkach drzew ni tchnienia wiatru. Ptaki w lasach umilkły. Czekaj, i ty niebawem spoczniesz. Bardzo pięknie, Elizabeth. Możesz usiąść. Kto jeszcze nauczył się wiersza? Rudolf. Cholerny niefart. Niech cię szlak. Kupa złomu. Azja Środkowa, sierpień 1952 roku.
Ojcze nasz, odpuść mi moje winy. Wybacz mi. Wątpię, czy odpowie. Ale cóż to dzieją się za cuda? Niemiec prosi o przebaczenie. Zadziwia mnie pan. Jest tu wielu nieszczęśników potrzebujących pomocy, ale Niemca jeszcze nie było. Bez obrazy, ale dziwnie pan pachnie. Może się pan odświeżyć u mnie w domu. Chcę panu pomóc. To daleko? Słaby pan w marszach? Lepiej pójdziemy opłotkami. Niech pan wejdzie. Moi bracia, pochodzimy z Polski. Ja wylądowałem w Związku Radzieckim, oni w Gdańsku. Tam mieszkał nasz wuj. To zdjęcie spaliłem, kiedy dostałem wiadomość, że on... Słodzi pan? Był pan w obozie? Czemu spalił pan zdjęcie brata? Nie mogłem mu patrzeć w oczy. Przykro mi. Łatwo powiedzieć. A co poczniemy z panem? Potrzebny panu paszport. Paszport? Inaczej nie puszczą przez granicę. Ma pan jakieś imię, do którego jest pan przywiązany? Piotr. Piotr Iwanowicz Ulianow. To tak popularny jak u was Hans-Peter Müller. Czemu pan mi pomaga?
Czemu Żyd pomaga Niemcowi, choć Niemcy mordowali moich braci? Nie wiedzieliśmy o tym. Jasne. A oparłby się pan zabijaniu kobiet i dzieci? Zastrzeliłby pan waszego przywódcę? Ale pan nic nie wiedział. Wszystko przed wami ukryli. Wypełnialiście tylko swój obowiązek. Ja także wypełniam swój obowiązek. Przygotuję panu kąpiel. Nie czuję się najlepiej. Przynajmniej fryzura pasuje. Proszę tu poczekać. To może potrwać kilka godzin. Wychodząc, zgaszę światło. Proszę siedzieć po ciemku. Niech się pan prześpi. Dobrze. Nie ufa mi pan? Nauczyłem się zachowywać ostrożność. Musi pan się na nowo nauczyć ufać. Paszport i przepustka. Transport jest darmowy. Sowieckie osiągnięcie. Proszę posłuchać. Piotr Iwanowicz Uliano. Jest pan Łotyszem. To wyjaśni pana akcent. Niech pan wyuczy się danych. Musi się pan pośpieszyć. Wóz zabiera ludzi na końcu głównej ulicy. Czemu pan to dla mnie robi? Ma pan nieczyste sumienie? Bo nie pomógł pan żadnemu Żydowi? Musi pan sam dojść ze sobą do ładu. Proszę iść. Przy odrobinie szczęścia uda się panu. Dziękuję.
czym dzieło? O co chodzi? Słyszałem, że gościnny z was człowiek. Mogę wejść? Tatusiu, przyślesz mi pocztówkę? Dwadzieścia kopiejek. Mamy wobec was podejrzenia. Choć nie mamy dowodów. No co to takie? Cóż znaczą dowody? No, że nie думаете, что я. Sądzicie, że ja pomógłbym Niemcowi? Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest. Rozumiecie? Да. Я помог. Помогłem mu. Сделал. I zrobiłbym to znów. Pomógłbym każdemu innemu, rozumiesz? Zeszła lawina. Szosa zamknięta dla ciężarówek. Musicie jechać inną drogą. To ogromny objazd. Nic nie poradzę. A pieszo da się przejść? Tak, ale to bardzo daleko. Dzień dobry. Dzień dobry. A wy tu skąd? W górach zeszła lawina. Idę pieszo. Pieszo? To bardzo daleko. Muszę przejść granicę jeszcze dziś. Tak napisane. Ważne do 13 sierpnia.
Rano Irańczycy nie dadzą mi wejść. Tym to oni nigdy nie popuszczą. Ważny tylko na dziś. A on chce przejść granicę. Ja tam nie wiem, dla mnie niech idzie. Co z tego, że pieszo? Codziennie takich mamy. Nas interesuje paszport. Nie puścisz go, będziesz musiał pisać raport. Paszport w porządku? To go puśćcie. W porządku. Dziękuję. Ja wygrałem. Teheran, grudzień 1952 roku. Sądzimy, że to radziecki szpieg. Za to obowiązuje u nas kara śmierci. Mówi, że nazywa się Clemens Forel, że uciekł z najdalszego krańca Syberii, z obozu karnego na przylądku Deszniew i że jest w drodze od 3 lat. Tak niewiarygodnie brzmi, że może to i prawda. Dlatego ośmieliłem się pana prosić, żeby go pan zidentyfikował.
Ostatnio widziałem go w 1937 roku, przed przyjazdem do Ministerstwa Gospodarki w Ankarze. Zaraz się przekonamy, czy to mój bratanek. Ufam panu całkowicie, panie Baudrexel. Wprowadzić go. Wuju. Nie poznajesz mnie? Pan uważa się za mojego bratanca? To ja. Proszę usiąść. Jeśli pan jest Clemensem, zdoła pan odpowiedzieć na kilka pytań. Regiment Strzelców Górskich Reichenthal. Dałem to zdjęcie matce na urodziny w 1939. Z tyłu jest dedykacja. Ukochanej mamie na urodziny kochający Clemens. 15 lipca 1939 roku. Załóż czapkę. Ecce Agnus Dei exequitolit peccata mundi.
Reżyseria. Scenariusz